Cześć, witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie. Aby Wam cydry, tęcza i wiadro brokatu. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją kart. Jak mi się uda wszystko to nią nagrać, to będzie dobrze. Tarot de la Nuit. Nie umiem tego przeczytać. 79 kart, dlatego że jest jedna dodatkowa. Z książką. Przychodzi w twardym, pięknym pudełku. Ono oczywiście było zafoliowane, jest śliczne. Aleksandra V. Bach, Karol Ann Eschenazi. Bardzo lubię te karty w tych pudełkach twardych, dlatego że jak widzicie, o, proszę bardzo, pięknie się mieszczą. Książeczka, z którą przychodzi ten tarot, jest dosyć gruba, nie po polskiemu. Ale można sobie The School is like my crystal ball. Po angielsku. Także fajnie. Karty wytłumaczone i jeszcze są w języku François chyba jest. Comme moi, coś takiego. Nie wymagacie jakiś ten drobny rozkład, coś. Ładna, dla mnie nieużyteczna, ale to wiecie, jak to jest, jak się karty stawia latami. I jak wyglądają karty? Mam je oczywiście niepoukładane, bo już ich używam. Może tu położę pudełkę, żeby było ją widać, tak chociaż troszkę, o proszę bardzo. Ale chciałam Wam pokazać, jak ślicznie wyglądają. Najpierw może zaczniemy od tyłów kart, które są po prostu rewelacyjne. One oczywiście działają i na przód, i na tył, jak gdyby. Także czy odwrócicie kartę, czy nie odwrócicie, macie taki sam wizerunek. Także z tyłu nie widać, jak karta wygląda. A są naprawdę... Same karty bardzo ładne. Dziesiątka mieczy. Nie ma co prawda wbicia noża w plecy, ale zatopienie totalne. Piosenka. Skojarzenie. Postacie, jak widzicie, są bardzo ładne. Bardzo fantasy. W takim brokatowym, bogatym stylu. Podobają się bardzo mocno, szczególnie postacie królów, królowych, rycerzy i paziów. Rewelacja. Jest to talia, uważam, kobieca, ale może nie dlatego, że tylko kobiety mogą jej używać, ale jest łagodna, delikatna, jednocześnie trochę mroczna, ale taka naładowana pozytywnym światłem. Nawet złe karty zauważycie, że są po prostu piękne. W lekko ciemnej kolorystyce, ale to jest raczej ich zaleta i urok. Zobaczcie tą przepiękną cesarzową, która jest również na pudełku. Czysta rewelacja. Tutaj mamy asa mieczy, który też jest postacią, ale widać, że to jest as mieczy. Dlatego, że na łajcie ten miecz zawsze idzie do góry i wręcz jest takie pociągnięcie linii tutaj. To są karty faktycznie wzorowane na łajcie. Karta kochanków, bardzo ładna. Oczywiście ona nie ma tej całej symboliki łajtowskiej, ta talia takiej typowej, ale jest cudna. Słońce też jest piękną kobietą. Chociaż jak wiemy, słońce w kartach jest pierwiastkiem męskim. Dwójka mieczy jest syreną, ale dwójka mieczy w Rider-Waite jest nad wodą. Także gdzieś tam ten rodzaj symboliki jest zachowany. Koło fortuny, które widać, że jest kołem fortuny, trzy przątki przędą nić losu. Trójka pucharów, radosna, lekka tutaj Alicja w Krainie Czarów, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Mamy również czwórkę buław, która jest kawałkiem swojej przestrzeni po pierwszej stronie lustra. Także naprawdę zobaczcie, i to jest właśnie ta dodatkowa karta. O, Anioł de la Nuit, czyli tego tarota, i pewnie to coś znaczy po François, ale jest cudownie gotycka. Ja zawsze te dodatkowe karty w talii traktuję jak runę wyrt, na zasadzie nie mówię, masz nie wiedzieć. Strażnik talii, można by było powiedzieć, tu sobie tą dodatkową kartę damy. I zobaczcie, one nie są złocone, mają zupełnie zwyczajne brzegi, jak zobaczycie, ale karton jest dosyć sztywny, twardy, fajnie lakierowany, odbijają światło, tak jest, ale są naprawdę śliczne i cudne. Nagrywam Wam na aparacie, żeby było lepsze zbliżenie, bo z kamery internetowej tego nie da się zrobić.
cudna siódemka monet. Jak już się zna znaczenie, są to rewelacyjne karty. I zobaczcie, wieża jest mroczna, ale nie straszy. Także naprawdę te karty są fajne. Pustelnik niesie oświaty, kaganek, sowa, rewelacja. Dziesiątka buław, po prostu ogień, bo buławy. Jednocześnie przeciążenie, przytłoczenie. Zobaczcie, tak wygląda, jakby ona filar trzymała na swoich plecach. Prawda? Jest filarem. Piękne nowe znaczenia się tutaj odkrywają w tych kartach. Mężczyźni w tych kartach są przecudowni. Po prostu przecudowni. Zobaczcie króla pucharów. W żyłach płonie krew. Jest po prostu piękny. Naprawdę. I nie są przesadzeni, nie są tacy modelowi, ale są przecudni, są piękni, jak z dobrych filmów fantasy. Dziewiątka buław. Też mamy ogień, bo kolor buławowy. Silne dzierżenie swoich możliwości. Paś, pałek. Cudnej urody kobieta. Naprawdę. Ja nie wiem, czy ta talia była robiona na zasadzie kolażu, czy czegokolwiek innego, ale to nie są postacie, które są jak gdyby wyrwane z tła, bo czasem są tak obrzydliwe te talie kolażowe, że to się w głowie nie mieści. A tu jest po prostu pięknie. Paś pucharów jest syreną również. Cudna talia. Puchary syrenowe, jak widzicie, utrzymane w tonacji wody. Dwójka buław. Też mamy ogień. Czaszkę. Współpraca. Ja i moje drugie ja. As monet. No już widać, że jest bezwzględna siła. Fizyczna, ziemska. Ósemka pucharów. Romantyczna. Idzie w dal. Gubi stare, idzie w nowe. Paś mieczy. Cudny. Mówię, wizerunki są piękne. Mamy cesarza. Jak ja zobaczyłam cesarza, to po prostu aż pisnęłam. Strasznie mi przypomina z Gry o Tron męża, jak ona ma, Celestycy. Matki smoków. Pierwszej tego imienia zresztą. Diabeł. Czyż to nie jest po prostu wyuzdanie, seks i możliwości? No i demoniczne skrzydła. Rewelacja. Ósemka mieczy. Tutaj otulona piórami, niekoniecznie w mieczach. I tak jak mówię, no wizerunki tej talii są naprawdę cudnie ujęte. Mi się ona bardzo podoba. Ona może nie jest taki typowy white. Ona może nie jest, chociaż umiarkowanie jest przecudne. Ona może nie jest jakąś taką bardzo klasyczną talią. I powiem Wam, że przy tej ilości talii, którą ja posiadam, mało rzeczy mnie już zachwyca. A oczywiście jak zobaczyłam pudełko, potem wpisałam w goglach, jak wygląda ta talia, to zachwyciłam się, no i mam. Zobaczcie na kapłana. Kapłan zazwyczaj jest pokazany jako osoba stara, nieciekawa, no tak w ogóle tego kapłana potrafią bardzo mocno spaprać. A ten kapłan jest, to jest moc. Tutaj widać tą energię, oczywiście symbolika tego, co trzyma w ręku jest. Tutaj troszeczkę symboliki prawosławnej, oni nawet, a propos właśnie, że Jezus ma tak ręce, to tam dwie natury boskie, trzy osoby w Trójcy Świętej, to wszystko ma znaczenie u prawosławnych, tam każdy gest na tej mszy i na ikonach ma znaczenie, więc tutaj mamy te gesty również zastosowane, no jest to rewelacja. Czwórka pucharów, pani odpoczywa do góry nogami, inna perspektywa. Paś pucharów, cudny, rudy, piękny, siódemka buław, w bardzo podobnej pozycji przewalczania, także tutaj tak to fajnie wygląda, podoba mi się, królowa mieczy, dostojna, trzymająca miecz w dłoni, zobaczcie, króla mieczy, jest po prostu męskość w męskości, czaszka, miecz, facet, kaptur, już tam nie będzie, patyczkową. Bardzo fajna dwójka monet. Pamiętacie, jak na Rider Waite balansuje z monetami osoba na karcie? Tutaj też te monety są w nieskończoności. Też balansują. Piękny wizerunek kopciuszka po prostu dla mnie. Ósemka buław, przyspieszenie. Tutaj się wiele dzieje. Księżyc.
Księżyc jest, ale dama jest iście księżycowa. Dziewiątka mieczy jest fajnie pokazana. Zobaczcie, zamknięta w puzderku we własnej depresji. Anioł, który boi rozwinąć się skrzydeł. Piątka mieczy. To mi się podoba. To wygląda jak skrytobójca. To nie jest otwarta walka. Paś monet. Proszę bardzo. Elza. Mam tę noc, mam tę noc. Zawieszę przez okno koc. Dobrze. Piątka monet. Niby bieda, niby bankructwo. Ale zobaczcie, jak godne. Szóstka mieczy, odpływanie od kłopotów. Tutaj może mało jest tej rzeki pokazanej, ale to tak jak mówię, jak się zna wizerunki. No i zobaczcie, śmierć. To jest typowo La Muerte hiszpańskie, ale jest przecudna. Tak powinien wyglądać prawdziwy makijaż halloweenowy. Rewelacja po prostu. Siła. Siła, moc, potęga. Mamy lwa, mamy kobietę, wszystko się zgadza. Wisielec, zobaczcie, jaki cudny. Tak jakby tańczyła akrobatka. To nie jest zawieszenie z przymusu. Rewelacja. Szóstka monet. Lecą te monety tak samo jak w talii Rider White'a. Cudnie to wygląda. Trójka monet. Mamy tą katedrę i to działanie. Przekuwanie marzeń w czyn. Także gdzieś zahacza o tą symbolikę. Trójka mieczy. Przebite serce. Tu może nie przebite, ale krwawiące. No właśnie. Miecze powyjmowane. Kto wie co dalej? Psina. Dziewiątka pucharów i być może jest to jedna z tych postaci, jedyna, jest ładna, ale chyba najgorzej zrobiona, może tak to powiem. No ale to tak, wiadomo. Nie musi być wszystko idealne i to jest taka jedyna karta. Kapłanka. Zobaczcie, kapłanka zawsze jest przedstawiona w taliach tak bardzo poważnie, a to jest przepiękna dziewczyna, która wiele przeszła, księżyc ma u stóp, no są kolumny BJ. Tak jak normalnie, z tej książki spływa wręcz wiedza, ale ona po prostu już prawie wstaje, żeby tą wiedzą się podzielić. To jest rewelacja. Głupiec. Bardzo często w kartach Partolona jest karta głupca. Są tak paskudne. Nawet w tej mojej ulubionej talii, która ze mną wędruje tarot przez świat, jedyną kartą, której nie lubię, jest głupiec. A to jest po prostu ładne. Świeże, jak Zosia w ogrodzie o poranku normalnie. Dwójka pucharów. Równowaga totalna, to jest wręcz karta bliźniąt. Rewelacja. Mamy muszlę, czyli wodny aspekt. Zobaczcie, jaka piękna gwiazda. I tak jak umiarkowanie, to miałam Wam w ogóle powiedzieć, że ono przypomina gwiazdę, a jest umiarkowaniem po prostu. Szukaj wiatrów w polu na ten czas. Tak, tutaj ta gwiazda jest taka świeża. To nie jest jakaś taka zastała, zastraszona gwiazda, która, no zobaczcie, sami powiedzcie, że umiarkowanie mogłoby być gwiazdą, prawda? Ale to jest taka świeża, ta gwiazda, taka świeżość, to jest dziewczynka wręcz. Nawet widać po tych łapkach, które są takie podlotkowe. Małe skrzydełka do rozwinięcia. Umiarkowanie mogło być taką świetną gwiazdą. Też to ma swoje znaczenie. I karta świata. Rewelacja, dlatego że to może przypominać księżyc. No wiadomo, każdej talii trzeba się nauczyć, ale zobaczcie, że i cykl, w cyklach księżyca, i tam mądrość i dostojność karty świata jest tutaj pokazane. Królowa monet, takie mam i nie wiem, czy będę się tym dzielić. Sprawiedliwość jest cudowna, bo ma po prostu, to jest sprawiedliwość, to jest Nike, to ona działa, ona nie czeka, aż się wydarzy. To nie jest ta sprawiedliwość, gdzie czekamy na wyrok. To jest ta sprawiedliwość, że rąbniemy zło w łeb. Rewelacja. Szóstka buław. Piękna kobieta. Zwyciężczyni wszelkich możliwości. Ósemka monet. Generalnie na ósemce monet jest ten rzemieślnik, tak, który tam tworzy te kółeczka monety. A tutaj zobaczcie, przez co się dochodzi do perfekcji. Przez wiedzę również. Bardzo fajnie. As buław. Cudo. Siódemka mieczy.
generalnie to się mówi karta złodzieja, tak? No jest księżyc pod osłoną nocy, ale jest tak rodzaj otwartości. Może zrobił co musiał. I mamy pucharowego rycerza. Dziesiątkę pucharów. No, mężczyźni na tych kartach wymiatają. Naprawdę. Nie jest ich dużo, ale wymiatają. On mi się trochę przypomina i to otoczenie Wywiad z wampirem. Król monet. Upracował się chłop, usiadł, pilnuje swojej przestrzeni, zamek ma czym rządzić. Fajnie to wygląda. Dziesiątka monet. To jest ta karta rodzinna i bogactwa. I tutaj wszystko się błyszczy. Czepce jak kupcy weneccy. No, kasa się przelewa. Rycerz monet. Rewelacyjny twórca swojej rzeczywistości. Z flagą dzierży możliwości obronne i do przodu. Dziewiątka monet jest też piękna. Na Rider-Waite jest ta przestrzeń ogrodu. Tutaj ten ogród jest właśnie w tej formie fantazy, ale rewelacja. Siódemka pucharów, marzenia, motyle. Czwórka monet, mój dom, moja twierdza. Czwórka mieczy, czyli mamy tutaj to takie przybicie i rycerz mieczy z wilkiem. No jak? Czekam na komentarze, czy podoba Wam się ta talia, bo dla mnie jest sztosem. Może ona nie jest do szybkiego wróżenia, tak? To do tego jest White. Zobaczysz różek karty, jesteś przyzwyczajona, już wiesz, co to jest. Tutaj trzeba się wpatrzeć, może trochę wczytać, ale naprawdę jest rewelacyjna. I tak jak mówię, no nie jest pozłacana, chociaż te złotka z tych talii generalnie nie schodzą, ale jest naprawdę bardzo śliska. Ona od razu była super rozdzielona, jak ją wzięłam do ręki. Tutaj nic nie było posklejane. Bardzo mocno nakierowana, kolory są, widzicie, wyraźne, mocne. To naprawdę bardzo dobrze zrobiona talia. Ten wisielec naprawdę, no fokusuj się, wisielec wymiata, rewelacja. Także moi kochani, kolejna recenzja za nami, ja jestem na tak, zresztą ja prawie zawsze jestem na tak, bo nie mam rzeczy, które sobie kupuję, a mi się nie podobają, więc wiecie, jak to jest. Ale mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Powiedzcie w komentarzach, co myślicie o tej talii. Jestem bardzo ciekawa, jak już tak przejrzeliśmy ją razem. Do zobaczenia. Pa, pa.